Ja też bardzo serdecznie wszystkich witam. Odwołuję to, co powiedział ksiądz rektor. 100 lat to jest całkiem przyzwoita historia. Natomiast no jest taka pokusa przy takich rocznicach zawsze patrzeć w przeszłość. Można raz zrobić inaczej i popatrzeć w przyszłość. Księdza biskupa Damiana prosiliśmy o wykład taki bardzo zasadniczy, wprowadzający, który pokazuje główne linie ratio fundamentalis, dlatego że myślę, tu obecni wszyscy zdają sobie sprawę z jakiejś zasadniczej zmiany, jaka się dokonała w Kościele od czasu pontyfikatu Benedykta XVI. To taki moment, w którym papież Benedykt dokonał niewielkich zmian w kurii rzymskiej, niewielki, gdy chodzi o liczbę, natomiast dających wiele do myślenia, gdy chodzi o jakość, o sens, o cel. I jedną z takich zmian istotnych było jakby przeniesienie zagadnień dotyczących seminariów duchownych spod kompetencji kongregacji edukacji do kongregacji duchowieństwa. I mam to żywo jeszcze we wspomnieniu, bo wtedy się odbywała wizyta ad limina polskich biskupów. Pierwsza taka wizyta, w której miałem szczęście brać udział. I bardzo wielu naszych biskupów, przyzwyczajonych do tego schematu, że seminaria podlegają po prostu instytucjom watykańskim, które określają zasady kształcenia, studiów, zgłaszało swoje wątpliwości. Skąd ta zmiana? Dlaczego teraz seminaria podlegają prefektowi kongregacji do spraw duchowieństwa, a nie edukacji. I odpowiedź, która wydaje mi się wtedy, którą słyszałem i dla mnie była bezcenna, objaśniająca, to była ta odpowiedź, że potrzebna jest całościowa wizja formacji kapłańskiej. Czyli trzeba przestać myśleć o formacji seminaryjnej w takich kategoriach wsobnych czy ekskluzywnych, że nie wiem, seminarium to jest właśnie to, czym się trzeba zająć, jak myślimy o formacji kapłańskiej. Nie, właśnie papież Benedykt XVI pokazywał, że to jest proces ciągły, że formacja seminaryjna jest tylko częścią tego, co trzeba by nazwać formacją kapłańską. I na przykład podkreślał bardzo to, że formacja kapłańska powinna potem jakby podejmować te wszystkie zasadnicze elementy, dominanty formacji seminaryjnej, być przedłużona. Formacja seminaryjna powinna być przedłużana formacją kapłańską, powinna być jakaś ciągłość w tych procesach. Myślę, że szło o taką dość fundamentalną zmianę, byśmy przestali się zastanawiać tylko, jeśli się coś złego dzieje, to zawsze jest pytanie, czego ich w tym seminarium nauczono. Nie? To jest, wiem, byłem rektorem, przyjmowałem te wszystkie pretensje. Nie? Seminarium jest winne wszystkiemu, bo nie wychowuje dobrze przyszłych księży. Nie, to znaczy, seminarium to jest czas 7, 8, no jak trzeba to 10 lat dla niektórych, nie? Natomiast potem jest 40, 50 lat życia w kapłaństwie, nieraz 60. I co? I to ma być czas, który jest jakąś formacją, czy już jest tylko deformacją, czy czym właściwie, nie? Więc ta zmiana była istotna bardzo i w ślad za nią przyszło nowe ratio fundamentalis dla całego Kościoła, a potem zgodnie zresztą z intencjami Stolicy Apostolskiej trzeba było napisać nowe ratio dla Kościoła w Polsce. I człowiekiem, który był za to odpowiedzialny, był biskup Damian i dlatego jego prosimy o pierwszy wykład, ponieważ jest osobą w Polsce najbardziej kompetentną po temu. Dziękujemy, że ksiądz biskup do nas przyjechał. Jest biskupem kaliskim, jak wiecie, co pokazuje, że jest człowiekiem o dużej odwadze wiary. Powiem tylko tyle i aż tyle. Też w swoim życiu pełnił posługę w seminarium, był wieloletnim ojcem duchownym, więc wie, co to jest seminarium i formacja seminaryjna. Zapraszamy, księży biskupie Damianie. Można tu, można tam. Może by dało się troszkę więcej światła księdzu biskupowi zaświecić. To wszystko.